Siemane maneczko, ja jestem Maneka, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. No i słuchajcie, dzisiaj jak zawsze na szybko, dawno już nie było Jurassic World The Game. Z prostego powodu, nie ma nowych challenge'ów. Ostatnio też sobie zagrałem, już przygotowałem te challenge'y na odcinek, a okazało się, że troszeczkę mi się przysnęło, więc nie nagrałem ich, musiałem poczekać aż nowe jakieś będą. Dzisiaj też nagrywałem już wcześniej, na ostatnie minuty, żeby zdążyć do tej 14, kiedy były eventy, bo była fajna paczka legendarna, więc zobaczycie, jaką legendę trafiliśmy. No i co, jak zawsze, dzisiaj będzie jedna i druga paczka legendarna, bo jest jeszcze Legendary Event, jak tu sami widzicie, do tego jest jeszcze event taki. Był jeszcze jeden event, który już zagrałem, zanim się przywitałem, więc naprawdę będzie co robić. Ale powiem wam tak, zaczyna się robić naprawdę ciężko w tej grze. Te challenge i gry są z mega dobrymi przeciwnikami. Zobaczmy tutaj. No tak, tu już sami widzicie, tu jest jeden tylko 1900 ileś tam życia. Ale w poprzednich challenge'ach, które już grałem, naprawdę będą mocni przeciwnicy, więc trzeba podjąć jakieś kroki. Pod ostatnim odcinkiem z tej gry dostawiliście 6300 łapek. Krzyż powiedział, jestem mega zaskoczony, bo pamiętam jeszcze kilka dni temu, jak wypuściłem ten odcinek, robił słabe wyniki i mówię, nie no, chyba kończę tą serią. Ale wtedy prosiłem was chyba o 2000 łapek, bo powiedziałem, że jak nie, to nie będzie już kolejnego odcinka. Więc jak widać, udało się wam. Jeżeli pod tą serią będzie 4000 łapek, to my wbijamy naszego Tyrannosaurusa Rexa na 40 poziom. Naprawdę, myślę, że to jest ten czas, w którym on nam się przyda. Co myślę, że sprawiedliwie, 4000 łapek, ja kupuję kolejnego Tyrannosaurusa i w przyszłym odcinku wbijamy naszą pierwszą legendę na 40 poziom. Myślę, że całkiem będzie to fajne. A teraz zaczynajmy. Dobra, i zostały 3 minuty, więc lecimy z pierwszym eventem. Tutaj trzema legendami trzeba zagrać i są przeciwnicy tacy całkiem. Są wodni przeciwnicy, więc my nie możemy zbytnio używać tych naszych mięsożernych. Więc weźmiemy latającego, wodnego i roślinnego i powinniśmy dość łatwo dać radę. Zaczynajmy. Dobra, trzeba jak najszybciej to skończyć, żeby się wyrobić jeszcze na tamten następny. Tutaj ten nas nie zabije na dwa hitki, więc my możemy sobie zachować. On pewnie... nie będzie próbował zmienić, ponieważ latające są dobre na wodne, więc tutaj zaatakuje. Dwoma zaatakował, więc spoko. Teraz nie będziemy miał żadnej tarczy, więc dość szybko go zniszczymy. Będzie bardzo łatwo. Tutaj trzy ataki, nie, nawet dwa ataki wystarczą. To super. Zachowujemy jeden, no i... ach, już myślałem, że nam się nie uda zdążyć, ale myślę, że damy spokojnie radę. Pierwszy poszedł i teraz już będę efektywny na te wodne. Czemu miałem 270? Aha, bo on mi zadał te dwa damage'u. Kurde, myślałem, że mam dużo więcej, więc ten mnie zabije na dwa. Znaczy zabiłby mnie, gdyby mnie nie zaatakował, ale mnie nie zaatakuje. Więc wydaje mi się, że nie dał więcej. Nie dał dwóch tarczy, co? Czy dał? Dał dwie tarcze. Ej, bo ja się to zrąbię i będzie mały przypał. On trzy ataku we mnie wszedł w tym momencie. Więc mój latający poległ, ale nie ma żadnej tarczy, ja i tak ten ma całkiem sporo damage'a, bo wbiłem tego wodnego na 30 poziom, żeby było troszeczkę łatwiej. Więc tutaj robimy tak i zachowujemy dwa, no i dwa damy sobie tarczy, żeby ten nie zginął, bo tamten będzie też całkiem dobry na tego ostatniego, no i powinno wyjść całkiem spoko. Ten 25 nie zaatakował ani razu, ale znając ich, dali dwa, chociaż ostatnio dałem trzy tarcze, więc i tak lecimy ze wszystkim. Dał jedną tarczę, zachował, chciałbyś taki, wiecie, odważny, ale spoko. 3600 damage zadane, no i mamy Legendary Rumble Pack. To chyba pierwsza, którą taką otwieram. Zobaczymy, co z niej wyleci. Dobra, Legendary Rumble i tutaj są na przykład hybrydy. Dwie chyba hybrydy. Otwórzmy i zobaczmy, co będzie w tej skrzynce, w tej paczulce. Jest legenda, więc spoko. 1700, 1700, 1700. No i jest oczywiście ta, którego mam bardzo dużo, ta, którą wygraliśmy przed chwilą. No powiedzmy, że okej. Tutaj w tym challenge'u za to nie jest już tak łatwo. Zobaczcie, tutaj są legendy na 35 poziomie i dwie wodne, jeden roślinożerny. Będę musiał znowu uruchomić swojego latającego, swojego wodnego, no i co, mięsożernego? No chyba tak czy siak będę musiał takie zestawienie, chociaż oni są znacznie lepsi i boję się, że ta gra może być przegrana. Cała nadzieja w tym, że tutaj uda nam się go dość łatwo zniszczyć, ale on pewnie teraz zmieni się na kogoś innego. Tak, zesłapował się na mięsożernego. Okej, więc całkiem spoko, nie zabije nas na dwa hitki. Znaczy, jeżeli będzie miał dwa hitki, to zrobi. Obecnie nie ma, więc ja teraz też sobie zesłapuję na wodnego i uderzę go za dwa. Nie, bo on ma jedną tarczę prawdopodobnie, więc jeden zachowam i jedną tarczę sobie dam. Miał tarczę? Miał tarczę. Gdyby nie miał, to byłaby szkoda tej szansy, ale dobra, na szczęście się udało. No i zobaczymy, zmienia na wodnego. Teraz będzie troszeczkę wyrównanych szans. Zobaczmy, ile on miał? Jeden atak. Bo wydaje mi się, że miał tylko dwa many. Więc teraz nie powinien mieć żadnej tarczy, jeżeli dobrze liczę. Ale mogę liczyć źle, przekonamy się. Może mieć tylko jedną tarczę. Dobra, zaryzykujmy, w razie gdyby miał.
nie miał. Więc straciliśmy jeden atak, ale tak czy siak jedna wodna legenda poszła. My mamy dalej 3, więc nawet jeżeli teraz zaatakuje za wszystko, to w przyszłej turze nie będzie miał tarczy i tak dalej, i tak dalej. Zaatakuje za 2, bo tyle chyba mu potrzeba. Tak jest, więc będzie mógł mieć jedną tarczę i zobaczymy, czy faktycznie ma. Ja na 2 hitki. Właśnie nie wiem, czy na 2 hitki go pokonam. Powinienem. Zobaczmy, na 2 hitki tak. Więc może mieć jedną tarczę, więc ja sobie zachowuję i daję jeden zachowany. Dokładnie, nie miał tarczy żadnej, ale został mu już tylko jeden dinozaur. Ja mam jeszcze 2 i tego mojego mega mocnego mięso żadnego, więc będzie łatwo. Okej, on miał 5, zaatakował za 3, więc teraz może mieć 2 tarcze, ale to i tak nie robi już praktycznie żadnej różnicy, ponieważ ja teraz idę all in. 5 ataku za 3 go zabije, jeżeli dobrze to rozumiem. Uff! Ale w sumie nie było odległe to wszystko. Było bardzo blisko. Mogłem to jeszcze przegrać. Na szczęście udało się. Leptokleidus to jest ta ryba, którą wybrałem. Znaczy wybrałem ten dinozaur. Tutaj 340, 100, 340 i jest właśnie on. Jest nowy z tego co widzę, czyli go jeszcze nie miałem. No tak, to pierwszy nasz tutaj. Ale tutaj też widzicie nowe wodne, które miałem. Mam 2 legendy do wyklucia. Jeszcze jedna się właśnie wykluwa. Więc wygrałem je w tamtych wiecie. Wygrałem je w tych losach. 3, więc całkiem nieźle. Zobaczymy, czy mi się jakoś tak ultra przydadzą. Ale pewnie tak, bo na 40 poziomie mają 400 ataku, no są lepsze. Przy okazji odbierzmy sobie też 5 tiketów, które kupiłem, bo były te za 80 JW, ale tam nic kompletnie nie było. Nie było żadnych paczek, więc nie było sensu kupować tego 10. Zostawiam tylko tracę na tych punktach. To już widać, że troszeczkę to znerfili. Kiedyś naprawdę zarabiało się dużo, bo były same paczki w tych ofertach. Teraz już nie ma tylu paczek, więc nie zarabia się tyle na tym otwieraniu. Więc ja kupiłem tylko 5. Zobaczymy 4 coś. 4 budynki i 1. Okej, okay, i 500 dena. Już myślałem, że dostanę zieloną, złotą legendę świecącą. Serio tutaj nie ma nawet... Co? No jest Pilosaurus, ale on nie jest świecący. Pierwszy raz widzę taką ofertę bez świecącej legendy. Tu jest świecąca legenda, 1%, ale też nie ma żadnej paczki, widzicie? To już aż tak bardzo się nie opłaca. Na start otwórzmy sobie free czyścika. Tutaj będzie 30, 1600, no jak zawsze. Nic ciekawego. No i naprawdę czas zacząć myśleć, co tutaj zrobić, bo jak już będę później z wami o tym rozmawiał, no tragedia jest ostatnio w tych losach. No i trzeba chyba znowu zacząć odkładać tutaj nasze punkty na te oto paczuszki i trafić kolejną jakąś świecącą legendę, bo bez tego może być naprawdę ciężko. Najbardziej teraz chciałbym wodną, a więc tego tutaj, albo tego, bo mam już latającego. Nie, jak ja mam 2 te świecące legendy? 2. Aha, jedną mam chyba wodną, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, jedna jest wodna, a druga jest tam nasza mięsożerna, więc przydałoby się kolejna. Przydałaby się kolejna. Więc może za 2 odcinki. Dobra, zagrajmy sobie kolejny event, a tutaj jest Survive. No KO within team, czyli będziemy musieli po prostu nie zginąć żadnym naszym dinozaurem. Przeciwnicy jacy są? Na razie widzimy tylko 3, ale pewnie będzie ich więcej, czy nie? Nie, będzie 3. Ale tak, jest wodny, więc... A, dobra, musimy wziąć tego. I myślę, że tym damy sobie radę. Wodny jest na nas efektywny, ale i tak ma 150 nam zadaje, więc nie ma co się z nim zbytnio przejmować. Możemy sobie ten punkt zachować i zobaczymy, co on teraz zrobi. 2 zaatakuje. To nie było chyba zbyt mądre, patrząc, że ja teraz mam 3 i mogę go dość łatwo zniszczyć dzięki temu. Nawet 2 go zniszczę, więc 2 atakuje, 1 zachowuje. I po tobie, panie kolego, Nunda Suchus poszedł i teraz Irritator. Jest irytujący, zobaczymy, jak z nim sobie dam radę. Ma 134 ataku, 2 teraz ma punkty. 1 zaatakował, więc prawdopodobnie ma jedną tarczę. I aha, ale ja i tak go biję na 2, nie? Może mieć tylko jedną tarczę, więc spróbujmy. I tak potrzebuje chyba zaatak. Tak, no na hitka go nie zabije, więc 2 ataki będą mi potrzebne. No i mamy to. Kolejny poszedł i został już tylko 1. I tu do tego roślinożerny, który będzie nam bił 55. Więc nie ma co się martwić, jak mam na hitka. Zobaczymy, jaki on tutaj postanowi, jak zaraz... Miał 3 tylko punkty, nic nie może zrobić, tak czy siak. Jest wygranko, zobaczymy, a nie, bo w tej paczce i tak chyba są tylko rerowe dinozaury, ale to zawsze lepiej niż nic. No i otwórzmy rerową paczuszkę, a w niej 50 baksów, 170 tego tropical, o, to jest całkiem spoko, i Dilap Hopsopherus, świetne dinozaury. O, dużo punktów. To co, eventów już żadnych nie mamy, więc został nam VIP Exclusive Event, a tutaj będziemy musieli znowu przygotować jakieś mocne zestawienie dinozaurów. Myślę, że najlepszym, jakim będziemy mogli, to. Dzisiaj ogólnie wydałem ponad 1000 baksów, żeby zrobić te wszystkie eventy na odnawianie dinozaurów. To jest chore. Tyrannosaurus Rex na 24 poziomie ma więcej ataku, znacznie więcej niż moja złota legenda. Niedobrze. I tak na 2 hitki mnie zdejmie, ale tutaj będzie trzeba na pewno
na pewno uważać. Wziął wodnego, który na dwa hitki już mnie zdejmie. I czy zaatakuje chociaż raz? Nie, dlatego ja muszę tutaj wziąć latającego i sobie jakoś z nim poradzić. W sumie tak, on zmienił, miał dwa punkty, więc może mieć jedną tarczę. Czy jest sens go tutaj atakować? Wydaje mi się, że nie. Zachowam dwa, bo on i tak nie ma nic efektu... A, miał trzy. Nie ma nic efektywnego. Nie zachował nic i zadał zaatakował za trzy. Czy mnie zabije? Nie, ale zostało mi 57 życia. Tym, że jednak on nie ma teraz w ogóle tarczy, więc ja mogę go zabić i poświęcę już tego latającego. Ale tutaj był naprawdę mega, mega fart. Udało mi się zabić go i nie być zabitym, więc tak jakby wygrałem jedną turę do przodu. Czego chcieć więcej? Okej, zobaczmy. On, no podobny poziom do mojego, miał 3 many, więc zaatakował za 3. Całkiem logiczne, ale stracił wszystko. Wystarczyło, żeby tylko raz zaatakował. Ale też nie wiedział, czy nie mam dwóch tarczy, bo mogłem mieć w sumie dwóch tarczy. Już chyba rozumiem, czemu oni atakują więcej niż powinni czasami. Więc on też teraz nie ma tarczy. A ja go zabijam na 3 hitki. Tylko teraz pytanie, czy na pewno nie ma tarczy? Wydaje mi się, że na pewno... Tak, nie. Więc zaatakowaliśmy za 3, pokonany, no i został już tylko jeden nam Tyrannosaurus Rex, na którego mam efektywną legendę wodną na 30 poziomie, więc nie powinno być żadnego problemu, nawet jeżeli teraz zmiecie tego, a zmiecie 3 ataki, może mieć jedną tarczę, dokładnie, to ja i tak będę miał teraz 6, albo nawet 7 many, więc powinienem dość łatwo sobie z nim poradzić, nie ma co się martwić, atakujemy za 7 i to będzie, gdyby nie miał żadnej tarczy, to byłoby chyba tam 9000 damage'a, więc całkiem sporo, 7254. No i kolejna legendarna paczka należy do nas. Fajnie by było, gdyby w tych legendarnych paczkach byłaby jakaś szansa na przykład złotą legendę. Mała, ale zawsze by była. Zobaczmy, co dostaniemy w legendarnej paczce. No legenda, ale ej, tego to chyba nigdy nie widziałem w legendarnych paczkach. To jest dziwne, a do tego Unaisaurus, takiego jeszcze nie miałem, więc... Nowa legenda, zawsze spoko. Dobra, zagręćmy też drugolevelowym kołem fortuny. Tutaj zawsze będą jakieś większe szanse na coś fajnego. I liczę na paczuszkę, ale się nie doliczę. Było całkiem blisko i to jeszcze taką rerową, ale przynajmniej minus 1 na drugim poziomie. To tragedia. No i kolejne kręcenie kołem przed nami. Ostatnie już, bo tylko dwoma kręcę, bo tyle potrzebuję do questa. I tutaj będzie rare plus pack. Czy będzie, czy nie będzie. Ale tutaj nie będzie żadnych jedzenia, nic w tym stylu, tylko punkty. Minus 2, minus 2, minus 2 i minus 2. Okej, ale dostaniemy trochę... 130? Nie, 80. Pierwszy raz chyba taki wynik widzę, ale okej, czemu by nie? Zagrajmy Battle Stage'a numer 36, czyli ostatniego, którego mogę obecnie zrobić. Tutaj dwa Velociraptory i jeden Galliminus. Okej, czyli roślinożerca i dwa mięsożercy. Czyli weźmiemy sobie nasze dwa Tyrannosaurusy Rexy i do tego co? I do tego trzeciego Tyrannosaurusa Rexa. Dzięki temu powinniśmy być niepokonani. Jako, że tego ściągamy na hitka, no to nie omieszkajmy tego zrobić. Zróbmy to w tym momencie. A z Velociraptorami jakoś sobie też poradzimy. Ile mamy? 306 ataku, 800 życia. Są lepsze na 40 poziomie niż mój Tyrannosaurus na 20 poziomie. A to jest super rare, a tamto jest legenda. Miał dwa ataku, z tego co rozumiem, i nic nie zrobił. Więc ja muszę dać jedną tarczę, bo inaczej mnie zabije. Tylko czy był w tym sens? Bo on sobie zachował. Dwoma atakami i tak mnie zabije? Nie wiem do końca. Okej, dał znowu nic, więc miał 3 punkty. Okej, wiecie co? Go for it. Dał dwie tarcze, ale ja chyba dwoma atakami... Nie, dwoma atakami go nie zabiję. Co ja zrobiłem w ogóle? Poczułem się zbyt pewnie. Mówię, zabiłem jednego, więc mogę stracić tego, ale to było bez sensu. 3 ataki, zabije mnie na pewno. Może mieć jedną tarczę. Okej, więc ja teraz potrzebuję jeden tylko atak, żeby go zniszczyć. Może mieć jedną tarczę. Potrzebuję zrobić tak i zachować dwa punkty. Nawet jeżeli on teraz coś mi zrobi mocniejszego, to ja i tak będę miał jakieś punkty w zapasie. Powinno być spoko. Prawdopodobnie teraz mnie wykończy, bo ma 4 ataki. O, nie, nie zaatakował, okej. Ale ja zaatakuję. Zaatakuję 6. Nawet jeżeli mnie zablokuje, to i tak będę miał jeszcze jednego dinozaura, ale mnie nie zablokował, więc wygraliśmy. Kolejny battle stage dla nas. Czego chcieć więcej? Dobra, więc Galliminus jest tutaj już do naszej kolekcji. Idzie, bardzo się z tego cieszę. Są bardzo podobne z tymi tutaj, z tą nową legendą. Spoko. W ogóle muszę też ruszyć z questami, bo tutaj mam, muszę tego Labyronohidarondindanta na 40 poziom wbić, a mam go gdzieś tutaj. O, tutaj. I mam takiego jednego tylko. Mogę go oczywiście kupować i muszę to zrobić, ale zawsze coś tam wykluwam w międzyczasie i nie mam czasu. Ale obiecuję, że po odcinku to zrobię. I na koniec Daily Missions pack. I zobaczmy, czy będzie w końcu jakaś legenda. No oczywiście, że nie, no nigdy nie dostanę z tych paczek legendy. Kiedyś każda paczka legenda. Teraz każda paczka nie legenda. Tragedia. Ale dobra, my na dzisiaj będziemy już kończyć. Ja jak zawsze bawiłem się naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że wy również.
Pamiętajcie też o tym, co mówiłem. 4000 łapek i w następnym odcinku wbijamy 40 poziom Tyrannosaurusowi Rexowi. Pamiętajcie też oczywiście o G2, gdzie z kodem mano 3% na wszystkie fajne gierki. Link oczywiście w opisie. Tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.